Witam wszystkich bardzo serdecznie, przepraszam, że od drugiej tury jestem Jarblue, bo chciałem wam pokazać po prostu, którą wybrałem z trzech kart i wybrałem w końcu Yennefer. Po długim zastanawianiu się, niestety nie odebranym telefonie od mojego przyjaciela. I teraz pytanie, czy chcemy, to jest druga tura, czy chcemy zagrać w dwóch turach, wygrać czy w jednej? Chyba chcemy wygrać w dwóch. Więc, czy w trzech? W dwóch chcemy wygrać, więc zacznę sobie kompletnie niespodziewanie od jeźdźców. Żeby się niczego nie spodziewał, a na koniec jak już sobie wszystko powykłada, to mu porzucam efekty pokładowe i zobaczymy, co on wtedy na to. No co tam? I ogólnie ten miałem tak straszny problem, bo nie wiedziałem, czy wziąć klucznika, czy Yennefer, ale potem pomyślałem, że dobra, jak gram przeciwko Skellige, to klucznik jest spoko, ale przeciwko innej armii to tak nie zawsze. Co oni tam mają? Oni są po prostu, dobra, kozakami. Więc tak. Pożega? Szczerze, to się troszeczkę z nim pobawię. Chcę jak najwięcej karbom i przerazy, i Yennefer na ręce. Więc jak już wszystko wrzucę i wrzucę przerazy, to jeszcze użyję Yennefer, wrzucę jednorożca i wszystko dostanie plus 2. Problem jest taki, że mróz mi wejdzie, więc wie. O, i on też ma. Dobra, to zobaczymy, jak zareaguje, gdy wrzucę mróz. Możliwe, że zostawię ją na ostatnim. Nie, na ostatnim, które wolałbym jej nie zostawię. Tylko, że teraz wszystkie miniony małe mi zeszły, więc trochę przypał, nie? No i czy masz czyste niebo? Aha. Czyli chyba ma czyste niebo, bo tak to by bez sensu nie rzucał, jak mi się wydaje. A poczekaj, że ja rzucę drugi pogodowy, a ja rzucę drugi pogodowy później, nie teraz na pewno. Ma czyste niebo, wydaje mi się, że na ręce. No ale przykro mi, 16 punktów jesteś w plecy, nawet jak masz czyste niebo. To przerazy, tylko szkoda, że ona nie jest odporna na mróz. Fajnie byłoby, jakby ją złocić można było w jakiś sposób u potworów, ale to jest ciężko ze złoceniem u potworów. Wstawaj! Oni się chyba złocą, nie? Jak są wszyscy, nie? Tak. Przykro mi. Tak. A nie, dowolną złotą przemienia w srebrną. Dobra, to nieważne. To ja myślałem, że to są ci, którzy się ozłacają, jak są wszyscy. W takim razie się pomyliłem, przykro mi. Kurczę, no. Mam Yennefer na ręce, ale fajnie. I trochę nie rozumiem sensu zagrania tego użytkownika. No, chciałbym, żeby miał to czyste niebo, nie? Ale będzie mu głupi, jak rzucę mgłę. Chociaż. I mówię, że jeżeli ma to czyste niebo, to spoko, ale jeżeli nie, to trochę przypał. Oj. Ostatni Jezus, znowu powtórka z czartem. Ale ma czyste niebo, dziękuję ci bardzo, nawet nie wiesz, jak dobrze mi zrobiłeś. Po prostu zrobiłeś mi aktualnie tak przyjemnie. Jezus. Najlepszym człowiekiem na świecie jesteś. Wypatrz, teraz robię tak. I ona wchodzi za 20. I wchodzi Yennefer, która zagra jednorożca. No i na... Jezus Maria, jaka piękne rozgrywki tutaj są same. No tak mi się podoba. Błagam, wrzuć mi. Jesteś, nie wiesz, że jesteś najpiękniejszy na świecie, to jeszcze masz jednorożca. No, cudownie. No chyba wszystkim łącznie z nim jest jego też, prawda? Tak, działa na całą planszę. Ale w moim wypadku jest to lepiej. Oj, na złote jednostki też działa, o których nawet nie wiedziałem. W takim razie Geralt może nie był głupi pomysł wyrzucanie Geralta. No i jaskier, który ci powiększy do 20 i chyba niespecjalnie ci to wpłynie na dalszą rozgrywkę, mate. Chyba, że masz jakiś super rozkurwiator na ręce, ale wątpię. Ale próbowałeś. Nie, bardzo szanuję takie podejście. Endomindo nino monodionie. Jezus Maria, ja w ogóle nie wiem, bo ja zacząłem nagrywać i się nie zaczęło nagrywać, więc ja w ogóle zaraz będę musiał sprawdzić, co dokładnie się nagrało. Ale, Jezus Maria, ta Yennefer momentami tak robi ładnie grę. Dostałem 5 zł od niego. Spoko. Już chyba 85 zł albo 75, coś takiego. Ja mogę iść gdzie chcę i kiedy chcę. O matko, Dagon. Dobra, to może to będzie ciekawa rozgrywka. Zobaczmy, jaką mamy rękę. Jest ten moment, kiedy grasz na efekty pogodowe i nie możesz używać efektów Jezus Maria, dwa mudlaki. No to jest jak po prostu dostać raka.
Karantiri. O, 3 złote karty mamy, Jezus Maria. Zaczynamy chyba od tych właśnie złotych kart. Co my tu jeszcze mamy? No, jakieś tam ulepszacze. Spulchniacze do ciasta, dobra. Karantir. Duch lasu. Nie, Ciri może nie rzucimy teraz. Ciri sobie zostawimy, bo chcemy wygrać tą rundę, nie? Jeźdźcy. Standardowo widzę gra. Dobra. Duch lasu. Na pewno mam glaki, któremu czymś tam wyrżniemy. Pewnie jadę Manticory. Ale chociaż wolę, bo bardziej mam wyrżnąć tych trzech niż jadę Manticory. Trochę wolno idą te animacje, tylko nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że mój komputer nie działa płynnie, czy to, że ten... Jezus Maria, czemu czasuję na tego czarta, co on go sobie wypustował, je... Mróz! To wiecie, to jest jak są te memy, co... Co na przykład... Nie wiem, że jest technikum, liceum i tak dalej, tam właśnie jest, że pseudointeligentny człowiek, który próbuje, nie wiem, coś dowieść w swoim życiu, ale jednak nigdy mu to nie wychodzi. I tam potem jest na przykład zawodówka chuj kurwa, nie? I tutaj właśnie jest... Foltest gra inteligentnie, aczkolwiek nie zawsze udaje mu się wygrywać. I nagle takie... Pogoda! Chuj kurwa! Jeb, z 14 spada na 1. Chyba twój neker wojownik idzie do piachu, stary. Widzę, że ty już grasz na dalsze rozgrywki, jakieś takie taktiksy mocne masz. Śmierć idzie po ciebie. Drugi starożytny glak. Nie. Zamknij podgląd. Chcę sobie uderzyć piorunkiem. W tego twojego drugiego mglaka. Trzy mglaki gra. No to jeszcze Manticora ci pójdzie po tych mglakach. Żebyś się za dobrze nie czuł, mate. Chociaż Manticora wolę... Tutaj ci zada więcej obrażeń, nie? Czy Manticora zadaje po 4? Chyba po 4 zadaje. A ja głupotę zrobiłem największą. No to ja też pasuję. Mam dużo jednostek, zostanie mi pewnie coś, co będzie miało jakieś tam punkty. On tam ma bardziej te mglaki wykokszone, więc to jest raczej dla mnie problematyczne, nie? Jak mu jeden z nich zostanie, to będzie trochę przypał. No dobra. Pani Gro, dlaczego pani tak lubi robić? Aha. A dlaczego porażka to u mnie? Brak połączenia? Niemożliwe, no. No niemożliwe. Dobra, zagrajmy jeszcze szybko jedną tą... Jedną rozgrywkę i może pójdę spać w końcu. Tak strasznie, kurczę, bezsenność mi łapie ostatnimi czasy. No ja chyba będę siedział wieczorami i będę nagrywał po prostu ten... Ktoś skomentował odcinek jakiś. A, to Królu Złoty, dobra. To stary komentarz. Jezu Mariel, ten Yennefer, jaki przyjemny opening beczki. Mam nadzieję, że to się nagrało, po prostu... Ja nie wiem, ja mam jakiś autyzm i czasami jak nagrywam na OBS-ie, to mi nie nagrywa się. Bo kliknę misklikiem na ten, który mam do zatrzymywania nagrywania przycisk. Mam taki specjalny przycisk zapisany. To jest nawet w moim wypadku taki... to się nazywa cudzysłów. Żwiołek ognia. No teraz to zrobi się. Jezus Maria. A to może nie z internetem, tylko... Z całym tym. No dobra, dziękuję w takim razie, zapraszam, jeżeli chcecie więcej, to zapraszam inne odcinki, cała playlista chyba jest gwintu, a jeżeli nie, to zaraz ją zrobię. A na razie trzymajcie się, cześć.